Czarnym Dunajcu odbywa się 21. edycja gminnych prezentacji form teatralnych Bajkluś 2018. Uczniowie szkół z terenu gminy przedstawiają spektakle w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji. Tegoroczna edycja rozpoczęła się dzisiaj rano, a skończy jutro. Od 21 lat Centrum Kultury i Promocji gminy Czarny Dunajec takie prezentacje organizuje. Są to prezentacje konkursowe. Przez 2 dni grupy szkolne pokazują nam swoje przygotowane takie drobne formy teatralne, krótkie formy. Myślę, że warto kontynuować ten konkurs, ten przegląd, dlatego że mamy bardzo dużo szkół w naszej gminie i dużo grup właśnie teatralnych, które przy szkołach działają. Aspiracją grup prezentujących formy teatralne jest z pewnością kwalifikacja do obejmującego całe województwo małopolskie Festiwalu Dzieci i Młodzieży Bajdurek. W tym roku zostanie rozegrana 33. edycja. Odbywają się eliminacje w Nowym Targu do tego przeglądu Bajdurek, także myślę, że nasze grupy na pewno będą próbowały swoich sił jeszcze właśnie podczas eliminacji nowotarskich, a potem może uda im się zakwalifikować do Nowego Sącza, bo już tak w historii bywało. Obecne na gminnych prezentacjach form teatralnych jury nie ma łatwego zadania i choć ramy prezentacji wyznacza regulamin, duża liczba uczestników i zróżnicowanie form wcale nie ułatwia pracy. W komisji konkursowej oprócz byłego dyrektora Stanisława Bukowskiego zasiadają pani Maria Garbaruk, też wieloletnia tutaj członkini naszych komisji, wielbicielka takich małych form teatralnych, też pracująca z młodzieżą wiele, wiele lat, teraz już emerytowana nauczycielka, która ma właśnie takie doświadczenie pracy z młodzieżą. I pan Marcin Kudasik, który też ma doświadczenie długoletnie pracy i w zespołach regionalnych, prowadzi zespół Świarni w Nowym Targu, ale również scenizuje inne spektakle, które wystawiane są w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu na scenie. Także myślę, że doświadczeni członkowie, którzy już kilkanaście lat z nami współpracują. Celem gminnych prezentacji jest stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego kół teatralnych oraz zespołów działających w szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach.